dotarłem do takiego gospodarstwa, gdzie jest zabytkowy spichlerz. Próbowałem zapytać wielu osób, czy tutaj mogę wejść, czy mogę zrobić zdjęcia. To gospodarstwo jest mega zapuszczone. Auto zostawiłem na zewnątrz, doszedłem tu na nogach, wszystko jest otwarte. Tu mamy znak zakazu, nie mogę wjechać dalej. Wygląda na to, że tutaj hodują świnki. Oczywiście tabliczki, żeby tu nie wchodzić i tak dalej. Myślę, że chronią w ten sposób przed wandalami. Zobaczymy, czy jestem w stanie tu polecieć. Postaram się wznieść chociaż na chwilę i pokazać wam, o co chodzi. Mam nadzieję, że damy radę to też zrobić. Także ruszamy. Przy tej ogniskowej uchwycenie dobrego kadru, a jednocześnie dobry dźwięk graniczy wręcz z cudem, ale nie miałem za dużo czasu, żeby się przygotować. I tak mam wszystko, co potrzebuję praktycznie. Miniak jest, adapter mam, karty pamięci są w kieszeni. Z strony nie słychać go praktycznie. A tutaj mamy drzewa akurat na frontonie, co ciekawe. Czy jak widzicie, nie dość, że mieliśmy wrośnięte drzewo na samym frontonie tego spichlerza, to jeszcze były linie energetyczne przechodzące pomiędzy drzewami, więc komplet, do tego maszt i dosyć mocno wiało. Tu jeszcze jest taka brzoza bardzo wysoka, na ponad 20 metrów. Także mini nie miał zbyt dobrego tutaj startu, ale co nieco dałem radę zrobić. Zobaczmy. Dobra, jestem tak wysoko, że nie ma tutaj drzew na 28 metrach żadnych. Niestety, ten spichlerz nie jest łatwy do pokazania, na pewno nie o tej porze. To jestem pierwszy raz. Słuchajcie, ta miejscówka to jest jedna z najbardziej creepy takich miejscówek, jak się odwiedziłem. Jestem tutaj sam. I właściwie tutaj mamy za mną, tu jest chyba jakaś hodowla świń albo innego bydła, raczej świń. Natomiast ten dwór jest tam w głębi, tam trzeba przejść przez cały ten teren i powiem wam, że już parę takich miejsc odwiedzałem, ale to jest najbardziej creepy, jakie było. Miniak spisał się nieźle. Oczywiście zakres dynamiczny tutaj się kłania przy nagraniach wideo, bo widać było, że albo bardzo jasno, albo ciemno, ale mimo wszystko daliśmy radę, bo wszystko, co mogłem zrobić. Fajny wypad, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do kolejnego już niedługo. Pa!